Najważniejszym czynnikiem prowadzącym do rozwoju cukrzycy typu drugiego jest nadwaga i otyłość, które są spowodowane przede wszystkim stosowaniem zbyt kalorycznej diety w stosunku do naszego zapotrzebowania energetycznego. Czyli jeśli wraz z żywnością dostarczamy więcej energii niż jesteśmy w stanie jej wydatkować, to z czasem prowadzi to do wzrostu poziomu tkanki tłuszczowej, co w dalszej perspektywie z dużym prawdopodobieństwem zakończy się właśnie cukrzycą. Analiza 18 badań naukowych pokazała, że osoby z nadwagą mają trzykrotnie wyższe ryzyko pojawienia się cukrzycy typu II w porównaniu do osób o prawdziwej masie ciała, zaś osoby otyłe są aż siedmiokrotnie bardziej zagrożone rozwojem tej choroby. Osobom zainteresowanym krótko wyjaśnię, dlaczego to właśnie nadwaga i otyłość mają największe znaczenie w powstawaniu cukrzycy. Otóż na poziomie komórkowym istnieją dwa podstawowe mechanizmy, które odpowiadają za rozwój cukrzycy, czyli niebezpieczny wzrost poziomu glukozy we krwi. Pierwszy mechanizm polega na tym, że z różnych powodów nasza trzustka przestaje prawidłowo działać i nie uwalnia wystarczających ilości insuliny, czyli hormonu, którego zadaniem jest przetransportowanie glukozy z krwi do komórek, dzięki czemu dochodzi do obniżenia stężenia glukozy we krwi. Gdy zaczyna brakować nam insuliny na skutek źle pracującej trzustki, to cukier nie przechodzi do komórek, a więc obserwujemy wówczas wysokie jego stężenie we krwi. Drugi mechanizm jest związany z insulinoopornością. Mam tu na myśli sytuację, gdy trzustka produkuje odpowiednie ilości insuliny, ale komórki i tkanki naszego ciała przestają być wrażliwe na jej działanie. Czyli pomimo że insulina jest obecna, to traci ona zdolność transportowania cukru z krwi do komórek. To z kolei również skutkuje podwyższeniem stężenia glukozy we krwi i pojawieniem się cukrzycy. To, co jest zaś kluczowe w kontekście nadwagi i otyłości, to to, że rozrastająca się tkanka tłuszczowa towarzysząca nadmiernej masie ciała zaczyna produkować i uwalniać wysokie ilości różnych substancji, w tym cytokiny prozapalne, hormony, a także niestryfikowane kwasy tłuszczowe, które to zaburzają pracę trzustki i jednocześnie sprawiają, że komórki naszego ciała przestają być wrażliwe na insulinę. W uproszczeniu mogę więc powiedzieć, że w przebiegu nadwagi i otyłości zachodzą oba mechanizmy, o których przed chwilą powiedziałem, które prowadzą do cukrzycy. Budujące jest to, że jeśli cukrzyca z którą się zmagamy jest spowodowana właśnie nadliczbowymi kilogramami, to redukcja masy ciała pozwala cofnąć tę chorobę, a mówiąc bardziej precyzyjnie, dzięki skutecznemu odchudzaniu możemy ustabilizować poziom glukozy i wepchnąć cukrzycę w stan remisji. Taki efekt został potwierdzony w jednym z najnowszych opracowań naukowych z 2022 roku. To, o czym właśnie powiedziałem, pomaga z kolei uchronić nas przed przyjmowaniem leków obniżających cukier, a jeśli już je stosujemy, to niekiedy efekty są na tyle zadowalające, że specjalista podejmuje decyzję o przerwaniu leczenia farmakologicznego, co jest oczywiście pożądane. W tym miejscu dodam, że nie ma aż takiego znaczenia, jaki rodzaj diety zastosujemy. Ważne oczywiście, aby była to dieta redukcyjna, czyli o obniżonej kaloryczności. Niemniej dotarłem do ciekawej publikacji naukowej z 2023 roku, w której jej autorzy wskazali, że bardzo dobry efekt terapeutyczny można odnieść wtedy, gdy połączymy dietę redukcyjną z zasadami diety ketogenicznej. Sprawdzi się także dieta niskowęglowodanowa. Wobec informacji, którymi dotychczas się z Państwem podzieliłem, zachęcam do tego, aby starać się trzymać swoją masę ciała na prawidłowym poziomie poprzez zastosowanie odpowiednio zbilansowanej diety, nie dopuszczając do przejadania się. Zresztą, jak już wiele razy wspominałem, jedną z zasad osiągnięcia długowieczności, którą praktykowali m.in. mieszkańcy Okinawy, czyli jednej z niebieskich stref długowieczności, było najadanie się w 80%. Drugą najważniejszą przyczyną pojawienia się cukrzycy jest siedzący tryb życia i niska aktywność fizyczna. Warto bowiem widzieć, że praca mięśni szkieletowych ułatwia obieg glukozy w naszym ciele, w tym usprawnia wyłapywanie jej nadmiaru z krwi do komórek, co pozwala utrzymać prawdowe stężenie cukru we krwi, a więc pomaga uchronić nas przed cukrzycą w przyszłości. Poza tym, siedzący tryb wiąże się poniekąd z pierwszym punktem na dzisiejszej liście, czyli z nadwagą i otyłością. Nie jest tajemnicą, że brak ruchu sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej, co jak już udowodniłem, wrzuca nas wprost w objęcie cukrzycy. Literatura fachowa jednoznacznie dowodzi, że osoby, którym regularny ruch jest obcy, są przeszło dwukrotnie bardziej zagrożone rozwojem cukrzycy typu drugiego w porównaniu do osób, które podejmują się aktywności fizycznej. Z tego też względu dobrze jest jak najmniej czasu spędzać na kanapie, a jak najwięcej być w ruchu i wcale nie mam tu na myśli podejmowania się forsownych ćwiczeń, a po prostu włączenie takich form aktywności, które będą dla nas łatwe do zrealizowania. Zaliczam do nich nawet aktywną zabawę z dziećmi, sprzątanie domu czy prace porządkowe w ogrodzie. Na trzecim miejscu zamieściłem to, co większości osób kojarzy się z cukrzycą, czyli spożywanie dużych ilości cukru. Przy czym od razu dodam, że szczególnie niebezpieczne są napoje słodzone. Według przeprowadzonych badań regularne ich spożywanie wiąże się z wyższym o 20% ryzykiem pojawienia się omawianej choroby. A to dlatego, że cukier w formie płynnej jest o wiele lepiej przyswajalny i w efekcie zaburza naszą gospodarkę węglowodanową. W najnowszej pracy z 2023 roku eksperci sugerują, że aby ustrzec się przed niekorzystnym działaniem cukru, nie należy dostarczać go w ilościach wyższych niż 25 gramów dziennie i jednocześnie zalecają oni, aby ograniczyć spożycie napojów słodzonych do maksymalnie jednej szklanki tygodniowo. Skoro mowa o cukrze i napojach słodzonych, to aby zachować rzetelność materiału muszę też zaznaczyć, że rozwojowi cukrzycy typu drugiego może sprzyjać częste spożywanie napojów dosładzanych sztucznymi słodzikami, takimi jak sacharyna, acesulfam, sukraloza i aspartam. Co prawda ten obszar wymaga jeszcze lepszego poznania i zbadania, to w wielu pracach z ostatnich lat pojawiły się informacje, że istnieje związek pomiędzy stosowaniem sztucznych słodzików a pojawieniem się wspomnianej choroby. Taki efekt może wynikać m.in. z tego, że sztuczne substancje słodzące zaburzają skład bakterii zamieszkujących jelita, a to na drodze dalszych przemian biochemicznych zachodzących w naszym ciele prowadzi do zwiększenia oporności komórek i tkanek na działanie insuliny. Niektórzy naukowcy są zdania, że zmniejszenie spożycia napojów dosładzanych sztucznymi substancjami słodzącymi mogłoby przyczynić się do poprawy zdrowia, podobnie jak w przypadku ograniczenia zwykłych napojów słodzonych. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu. Warto bowiem wiedzieć, że pojawieniu się cukrzycy sprzyja też stosowanie diety niskobłonnikowej, czyli dostarczanie zbyt małych ilości błonnika pokarmowego. Jest to składnik, który pomaga uregulować poziom glukozy we krwi i działa ochronnie wobec cukrzycy. Przeprowadzone badania dowodzą, że osoby, których jadłospis obfituje w błonnik, mają nawet o 33% mniejsze ryzyko rozwoju wspomnianej choroby. Do nawyków, które mogą przybliżyć nas do cukrzycy typu drugiego, możemy zaliczyć też brak suplementowania witaminą D i doprowadzenie do zbyt niskiego wysycenia ciała tym składnikiem. Jest to spowodowane tym, że niedobór witaminy D nasila insulnoporność, która jest przystankiem przed pojawieniem się cukrzycy. W badaniu, którego wyniki zostały opublikowane w 2022 roku, eksperci zauważyli, że osoby z niskim stężeniem witaminy D we krwice chowały się wyższym prawdopodobieństwem wystąpienia cukrzycy typu 2 i to aż o 50%. Z uwagi na to zachęcam, aby regularnie suplementować witaminę D, żeby zapewnić jej prawidłowy poziom w organizmie. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielą się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl Kośnik dziennik. Pojawieniu się cukrzycy typu 2 sprzyja też zbyt niskie spożycie świeżych warzyw i owoców. A to dlatego, że produkty te są najlepszym źródłem pokarmowym przeciwutleniaczy, takich jak polifenole, karotenoidy, witamina C, witamina E i wiele innych. I wspominam o tym, ponieważ jedną z ważniejszych przyczyn rozwoju cukrzycy jest stres oksydacyjny. Osobom, które tego nie wiedzą, powiem, że jest to stan, gdy w naszym ciele krążą wysokie ilości wolnych rodników, które uszkadzają komórki, tkanki i narządy, prowadząc do pojawienia się wielu problemów zdrowotnych, w tym właśnie cukrzycy typu drugiego. To, co należy wiedzieć, to to, że wspomniane przeciwutleniacze obecne w warzywach i owocach mają zdolność do neutralizowania szkodliwej aktywności wolnych rodników, przez co chronią nas przed wieloma chorobami. Mogę wręcz powiedzieć, że te dobroczynne związki w samym zarodku duszą rozwój cukrzycy. Dlatego też za jak najbardziej zasadne uważam, aby nie eliminować ze swojego jadłospisu wspomnianych produktów. Gdy mowa o czynnikach, które mogą doprowadzić nas do rozwoju cukrzycy, to dwa słowa muszę powiedzieć o stresie. Należy bowiem wiedzieć, że chroniczny stres wiąże się m.in. z uwalnianiem kortyzolu. Jest to zaś hormon, który zaburza działanie insuliny, co skutkuje utrzymywaniem się podwyższonego stężenia glukozy we krwi. Wobec tego, jeśli żyjemy w ciągłym stresie i nie udaje nam się ominąć sytuacji stresowych i jednocześnie gdy nie podejmujemy się żadnych praktyk, które pomogą rozładować napięcie psychiczne, to robimy wtedy krok do przodu w kierunku pojawienia się omawianej choroby. Tutaj sprawdzą się na przykład techniki relaksacyjne. Niedawno w swoim newsletterze opisywałem jedną z udowodnionych naukowo technik na osiągnięcie stanu relaksacji i wewnętrznego spokoju. Jeśli nie czytają Państwo mojego newslettera, a chcieliby otrzymać ode mnie ten o technice relaksacyjnej, to proszę napisać na kontakt małpa drbartek.pl, a mój asystent Grzegorz prześle Państwu ten jeden newsletter. Warto mieć świadomość, że również i wszystkie nawyki, które powodują obniżenie jakości naszego snu, możemy uznać za czynnik predysponujący do pojawienia się cukrzycy w przyszłości. Dla przykładu, praca z 2018 roku pokazała, że osoby zmagające się z bezsennością mają aż o 28% wyższe ryzyko rozwoju tej choroby. Wynika to m.in. z tego, że na skutek niedoboru snu, przy czym mam tu na myśli zarówno zbyt krótki czas jego trwania, jak również zbyt niską jego jakość, dochodzi do aktywacji współczulnego układu nerwowego, co wiąże się z uwalnianiem większych ilości kortyzolu, czyli hormonu stresu, o którym przed chwilą powiedziałem. Jako ciekawostkę powiem, że w jednym z przeprowadzonych badań jego autorzy zauważyli, że już po trzech źle przespanych nocach u uczestników doświadczenia doszło do obniżenia wrażliwości komórek na działanie insuliny aż o 25%. Mówiąc o nawykach pogarszających jakość snu, mam na myśli m.in. korzystanie z urządzeń emitujących światło niebieskie typu telewizory, tablety, laptopy czy smartfony na około dwie godziny przed pójściem spać lub później. Wstawanie i zasypianie o różnych porach na przestrzeni tygodnia, spożywanie kawy i palenie tytoniu później niż 7 godzin przed snem, niezadbanie o odpowiednią temperaturę w sypialni, która powinna wynosić około 17-20 stopni Celsjusza, spędzanie w ciągu dnia zbyt mało czasu w miejscach dobrze nasłonecznionych, ucinanie sobie wielu drzemek w ciągu dnia, a także zbyt późne spożywanie posiłków. Spośród nawyków dnia codziennego, które sprzyjają cukrzycy typu 2 mogę wymienić też regularne palenie tytoniu. Wynika to z tego, że substancje szkodliwe obecne w dymie papierosowym prowadzą do rozwoju insulnooporności. I co ważne, problem ten dotyczy zarówno palaczy papierosów, jak również biernych palaczy, którzy tylko przebywają w otoczeniu osób palących jeśli chodzi o konkretne dane to osoby regularnie palące tytoń mają o 44% wyższe ryzyko pojawienia się cukrzycy typu 2 zaś w przypadku biernych palaczy ryzyko to jest wyższe o 28% teraz chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć o tym dlaczego tak właściwie cukrzyca jest niebezpieczna dla zdrowia otóż jak zapewne państwo wiedzą cukrzyca wiąże się ze wzrostem stężenia cukru we krwi i warto zadać sobie pytanie co takiego wówczas dzieje się z naszym organizmem Należy bowiem widzieć, że nadmiar glukozy jest toksyczny dla komórek i tkanek ciała. Fachowo mówi się o tzw. glukotoksyczności. Istnieje wiele mechanizmów poprzez które wysoki poziom cukru uszkadza nasz organizm. Dla przykładu hiperglikemia, czyli stan podwyższonego stężenia glukozy we krwi nasila produkcję wolnych rodników w mitochondriach, prowadząc do stresu oksydacyjnego. Efektem tego jest pojawienie się stanu zapalnego, utlenianie cholesterolu LDL i bezpośrednie uszkadzanie naczyń krwionośnych. I to właśnie uszkodzenia naczyń krwionośnych spowodowane wysokim cukrem są główną przyczyną powikłań cukrzycowych. Tu muszę podkreślić, że choroby naczyniowe są najważniejszą przyczyną zgonów u pacjentów z cukrzycą. W efekcie osoby z cukrzycą są o wiele bardziej zagrożone pojawieniem się choroby niedokrwiennej serca, ostrego zawału mięśnia sercowego czy chorób tętnic obwodowych. W przypadku nasilonych zmian miażdżycowych w obrębie stopy może dojść do martwicy tkanek, co skutkuje pojawieniem się tzw. stopy cukrzycowej. Zaawansowana jej postać dość często kończy się nawet amputacją. Patologiczne zmiany w obrębie naczyń włosowatych powodują z kolei tak zwane mikroangiopatie, wśród których najbardziej znane to retinopatia, nefropatia i neuropatia cukrzycowa. Bez zagłębiania się w szczegóły, powiem, że retinopatia to nic innego jak uszkodzenie narządu wzroku, prowadzące do pogorszenia i utraty wzroku, nefropatia to powikłanie, prowadzące do niewydolności nerek, zaś neuropatia wiąże się z uszkodzeniem układu nerwowego, co prowadzi do pojawienia się wielu różnych dolegliwości, w tym np. uczucia pieczenia i palenia skóry rąk i nóg, zaniku odbierania bodźców czuciowych w okolicy stóp i dłoni. Zaburzeń erekcji, biegunek, zaparć, zaburzeń wydzielania potu i wielu innych. Do tego muszę też zaznaczyć, że nadmierne ilości cukru nasilają stan zapalny, co może np. sprzyjać pojawieniu się bólu i sztywności stawów. Ponadto cukier zaburza gospodarkę neurohormonalną, co z kolei może wiązać się ze zwiększonym uczuciem zmęczenia, sennością, obniżonym nastrojem i pogorszoną pamięcią oraz koncentracją. Do tego wysokie ilości cukru sprzyjają powstawaniu zmarszczek, ponieważ uszkadzają one elastynę i kolagen. Ogólnie mogę powiedzieć, że cukrzyca prowadzi do przedwczesnej śmierci. Literatura fachowa pokazuje, że osoby z cukrzycą żyją średnio nawet 8 lat krócej niż osoby wolne od tej choroby. Dlatego tym bardziej uważam, że tematy dotyczące cukrzycy są wyjątkowo ważne. Tak jak częściowo wspomniałem w dzisiejszym programie, cukrzycy możemy skutecznie zapobiegać, a gdy się ona już pojawi, to możemy również wprowadzić ją w stan remisji, czyli w pewnym stopniu ją cofnąć. W tym celu najlepiej jest porzucić błędne praktyki, o których dziś Państwu opowiedziałem. Drugim zaś sposobem na ustrzeżenie się przed cukrzycą czy jej uregulowanie jest sięgnięcie po wybrane produkty i składniki pokarmowe, które pomagają obniżyć stężenie cukru we krwi i przywrócić naszym komórkom i tkankom właściwą wrażliwość na insulinę. I jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć, co takiego spożywać, aby poradzić sobie z cukrzycą, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Wówczas przeniosą się Państwo do nowego programu, który można potraktować jako uzupełnienie dzisiejszego materiału. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.